No, tam jest Champs-Élysées, tam jest te Villa Klimek i... Pewnie wielu kibiców sobie myśli, że taki zawodnik żyje skokami cały dzień, że myśli o konkursie, jak tu się wybić, jak na najeździe się poskładać, a między seriami to już w ogóle nie ma czasu na nic. Tymczasem seria próbna się skończyła, ledwo co, a Andrzej mi fotkę polubił na Instagramie. No, za dużo tego czasu tam macie. No bo trzeba trochę ten... głowę na bok odsunąć trochę te myśli, bo wiem, gdzie jestem i po prostu tak na spokojnie mam czas polubić ci zdjęcie. To. Dziękuję bardzo, to dużo dla mnie znaczy. A gdzie jesteś, to ja też wiem. W Poroninie, gdzie piękniej niż u Murańki. No, tam jest Champs-Élysées, tam jest te Villa Klimek i tak zapraszam do Willi Klimek. Andrzej, ten proces trwa. Chyba ważne, że cały czas solidny, równy poziom. No, jak najbardziej fajne takie skoki na luziku i no i co, i oby tak dalej. Domyślam się, że tam pewnie koledzy z telewizji zaczęli o życiówce twojej mówić, do której troszkę brakło. Dla ciebie to jest ważne, żeby być szóstym, a nie siódmym na przykład? Czy ważne, że po prostu to idzie z automatu? Ważne, że chce mi się skakać, że cieszą mnie te skoki, że bawię się tym trochę, bo myślę, że głównie o to chodzi. Jak ci to sprawia przyjemność, no to jest takie najważniejsze. Chce ci się tu stać? Mi? Bardzo, bo no sprawia mi to przyjemność. No to jest super. No. Wiesz, nie się nie myśli, nie o tych pytaniach. Czasami głupsze, ale... No i widzisz, no to o to chodzi. Jak się tylko chce to, co się robi, no to jest z tego przyjemność, no to jak najbardziej głowa spokojna i cieszymy się i do przodu.